orkiestra już na swoim miejscu. Zaproszeni goście, również mieszkańcy Przemyśla, serdecznie was zapraszam. Podejdźcie tutaj do nas bliżej. Drodzy państwo, to nie byle jaka uroczystość. Nie odbywa się ona w wielu miejscach na świecie. Tutaj możecie państwo śledzić ją na własne oczy. Możecie filmować, robić zdjęcia. Serdecznie państwa zapraszam, żebyście podeszli bliżej, zobaczyli, co tu się tak naprawdę dzieje. Tu nie ma żadnych czarów, tu nie ma żarów. To właśnie w tej chwili własnoręcznie panowie, których wymieniałem, dokonali otwarcia 16. Przemyskiego Święta Fajki. To ponad 150-letnia tradycja wyrobu tych fajek i to święto jest też hołdem dla tego rzemiosła. Dla rzemiosła, które nie jest proste, ale jednocześnie jest bardzo artystyczne i kreuje też pewne trendy fajkarskie. Ja dziękuję wszystkim, którzy współtworzą to święto. Dziękuję Przemyskiemu Klubowi Fajki na czele ze panem Zbyszkiem Zbednarczykiem. Dziękuję, że z nami dzisiaj jest pan pułkownik Marcin Dusza. To też uhonorowanie stulecia Podhalańczyków w Przemyślu. Podkreślenie tego, jak dużą rolę pełnią w tym mieście i jak ważni są dla tego miasta. Bez was nie byłoby sensu robić tego święta. To wy stanowicie potrzebę, którą my spełniamy. Dziękuję prezydentowi miasta Przemyśla. Dziękuję dowódcy garnizonu, właściwie nie garnizonu, byłemu dowódcy garnizonu, dzisiaj szefowi sztabu sieciowej Marcinowi Duszy, pułkownikowi. Dziękuję moim przyjaciołom z wszelkiej maści, którzy są zgromadzeni i gawiedzi, jak to mówimy o Przemyślanach. Byś ich potem więcej miał. Silne pięści mamy i Gdańska nie damy pod karanie. Ej, czy my od huzarzy? Ej, czy my od Orawy? Wszyscy my są Polacy, bronimy naszej sławy. Nad polską fajką. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj wystartować ponownie, spotkać się ze wspaniałymi konkurentami, którzy no, przysporzyli mi sporo kłopotów, ale jak widać dałem radę i cieszę się, że za rok przyjadę tutaj znowu. Lie, 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 lie,